Oddaliśmy głos publiczności i to publiczność by tak naprawdę poprowadziła to spotkanie. Co pan myśli o takiej formule? Zgadza pan się, że będziemy od razu przechodzili do pytań od publiczności? Tak nietypowo. No, a jakie mam wejście? Mistrz ma zawsze, jak pan powiedział wam wczoraj, różne wejścia. Proszę państwa, tak nietypowo. Czy ktoś z państwa chciałby o coś spytać mistrza dzisiaj? Zadać jakieś pytanie, które gdzieś mu tam kiedyś wcześniej się narodziło, oglądając filmy pana Jerzego Hoffmana. Śmiało, ja wiem, że na każdym zebraniu czy spotkaniu musi być ktoś pierwszy. Nie wiadomo, którą metodą wylosujemy kto pierwszy, ale myślę, że jest parę osób, które by pewnie chciały zadać jakieś pytanie. Można podnieść rękę, a ja odwrócę. Dziękuję ci, Krystyno. Ja nie chciałabym zadać pytania, tylko mistrzu jest mi szalenie miło być dzisiaj w towarzystwie pana. Ja jako skromny widz kina, ja nie jestem krytykiem filmowym, nie jestem wyrobioną kinomanką, tylko jestem pospolitą, że tak powiem, gdzieś odbiorczynią kina. Chciałam powiedzieć, ponieważ ja sobie bardzo cenię pana twórczość i również pana wypowiedzi śledzę, że tak powiem, i na tej podstawie, no jakby nie wiem, może się mylę, może nie, ale chciałabym powiedzieć coś takiego, że pańskie kino dla mnie ma takie trzy jakby przesłania, takie jakby przezierają dla mnie to pierwsze, ogromny humanizm, dwa, jakaś straszna taka bezkresność, potoczystość, no właśnie epickość, jakaś taka fabuła, która nie ma granic. I trzecie, co wynoszę z pana filmów, to jest ogromne umiłowanie życia w każdej postaci. I szalenie za to panu dziękuję, bo jest mi to dla mnie, dla mojej filozofii życia, szalenie bliskie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Tak, bardzo kocham życie. Może gdybym je mniej kochał, to ja robiłbym lepsze filmy. Ale uwielbiałem Bieszadę, nie w czasie pracy, ale po. No i kierownik produkcji miał trudne zadanie. Nie tylko musieli znaleźć razem ze scenografem potrzebnym i plenem, ale ten plener musiał się znajdować niedaleko dobrej knajpy. Ponieważ, moi drodzy, cóż będę mówił? Wszystko, co ma, zawsze kochałem. Dobre trumny, dobrą kuchnię. No i największą słabością mojego życia były oczywiście kobiety. Trudno. Ale nie będę się kajał. Nie będę mógł powiedzieć, dlaczego nie skorzystałem z tego, z czego mogłem. Gdziekolwiek byłem, a losy rzucały mnie od Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Chin, poprzez oczywiście wszystkie demoludy, niemal wszystkie kraje europejskie, nawet kraje afrykańskie. I muszę wam powiedzieć, że najbardziej znanym i kochanym filmem moim na świecie nie jest ani nominowany do Oscara Foto, ani żadna z części nawet przeglądu, a Znachor, który
jest oglądany, rozumiany i czuty wszędzie. Poprzez genialne aktorstwo po prostu. Niestety nie żyjącego już Gminia Mińczyckiego. I wśród nielicznych moich przyjaciół, bo miałem pewną zasadę, że przy całym swoim miłości do kobiet z aktorkami wyłącznie się przyjaźnimy. Wym właśnie. To jest Anka Dymna, żyjąca po dzień dzisiejszy. Ela Wisniewska, którą zobaczycie. To był jej debiut. Prawie jej pięść wprost z ławy szkolnej. To był Jurek Trela, którego to Wiktor Zborowski. No i nasza trudna miłość z Danielem Olbrychskim. Wielka. Tak się złożyło, że kiedyś podliczyłem. Nie żyje już 40 kilku kolegów reżyserów, których znałem. Nie żyje już ponad 80 aktorów i aktorek, z którymi pracowałem. Ale wciąż żyją, a nawet tu są na sali ludzie, którzy pracowali ze mną. Na przykład mój asystent i aktor, mój filmu mówisz, Jurek Braszka. Wstań i pokaż. Spotkałem tu, bo właściwie po pierwszych trzech filmach, które realizowaliśmy w wytwórni warszawskiej, począwszy od Łodygowskiego, to wszystkie te wielkie filmy robiłem w Łodzi. No tylko Łódź była w stanie udźwignąć ten kalibr, że tak powiem, tych filmów. I spotkałem tu dzisiaj, ktoś to współpracował i opracował dźwięk w jednym z moich filmów. I kto pracował innego, kto pracował w innym filmie. To sobie jesteśmy ostatnimi Mohikanami. Ale przed południem spotkałem się z młodzieżą. I przyszli tutaj z własnej nieprzymuszonej woli. Była pełna sala i pomyślałem sobie, cholera, to może jeszcze za 10 lat zechcą też oglądać na chorą, może Potop, a może Ogniem Mieczem, może ktoś inny z moich filmów. A 10 lat wcale nie jest mało oczywiście wobec wieczności. To żaden termin. A może i już. Powiem Państwu, tu w tej Łodzi spędziłem najpiękniejsze lata z mojego życia. Najpiękniejsze. Mieszkaliśmy w hotelu Mazowieckim, dwakrotnie od wytwórni. Ekipa, obok ekipy, jednocześnie powstawała prawie. Lalka Hasa obok. Zresztą byłem na jego bardzo smutnym pogrzebie. Niestety, poza Jurkiem Michalukiem i mną, nikt z kolegów z Warszawy nie miał pogrzeb Jerzego Wojciecha Hasa. Takie postaci na żywo. Tak jest żyć. Trudno. Ale filmy jego zostały. Może już bardziej dla smakoszy, dla znawców, ale zostały.
Nie będę Państwu zabierał ani czasu. Jeśli macie do mnie pytania, jestem. A chcę wam powiedzieć tylko jedną śmieszną rzecz. My tu, w Polsce, tak jak wszystkie inne kraje demoludów, mieliśmy dwa rodzaje pieniądze. Były to złotówki, za które można było budować piękne dekoracje, uszyć wspaniałe kostiumy, dać gorze aktorom. I były to dewizy, czyli dolary, za które kupowało się kamery, taśmy, obiektywy. I dlatego współczynnik naszej taśmy był 1 do 4, z dziećmi 1 do 6, ze zwierzętami 1 do 8. To, co było najtańsze na świecie, u nas było najdroższe i odwrotnie. Tam najdroższa była praca ludzka, u nas sprzęt i taśmy. Pół potoku robiłem jedną kamerą i jednym obiektywem. Dopiero w połowie filmu dostaliśmy drugi obiektyw. Bo pana Wiszny nie sprzedawało swojego sprzętu, tylko dzierżawiło. Byliśmy pierwszym, jedynym krajem w uborze socjalistycznym, który kręcił film na sprzęcie pana Wiszny. Czemu, nie mając pieniędzy za granicą, chodzić z podniesioną wysoko głową, żeby często wydając na nagrodę, którą się dostało, pieniądze, nagrody wydając tam na miejscu, żeby się z Francji, Niemiec, Anglii, nie mówiąc o Stanach, nie uważali się za coś lepszego. Słynny był taki dowcip o tym, jak leży Polak na plaży we Włoszech, przechodzi dziewczyna, raz on nie zwraca uwagi. Drugi raz nie zwraca uwagi. Trzeci raz wreszcie ona nie wytrzymuje. Impotento. No. Capito, pederasto. No. Turista comunista. I to właściwie była cała odpowiedź. Myśmy byli zawsze tą no cóż, po to, żeby zrobić ogniem i mieczem, założyłem własny dom na Mazurach, banku i założyłem, żeby dostać kredyt i własne mieszkanie w Warszawie. Patrzyli na mnie jak na idiotę, na wariata, zresztą to samo zrobił Jurek Michalek. Kredyt był na 3 lata. Płaciliśmy go w kilka tygodni. W 7, tak? W 7 tygodni. I jak się chce coś osiągnąć, jeżeli się ma odwagę na to, żeby marzyć, i chcecie spełnienia tych marzeń, to nie można liczyć na to, że manna spadnie na głowę z nieba. I czasami trzeba ponieść bardzo poważne ryzyko. To jest gra. Raz się udaje, raz się nie udaje. Mnie się udało.
myśmy dostali kredyt. Pierwszy od 1939 roku. Pierwszy, ostatni raz kredytował Bank Polski film przed wrześniem 1939 roku. Musiałem z tego powodu pożegnać się ze swoim zespołem, który prowadziłem, z odjazdem przejść na emeryturę, bo bank nie mógł udzielić kredytu instytucji państwowej. Musiałem stać się osobą prywatną. Ja, jako to osoba prywatna, egzystuję po dzień dzisiejszy. Panie Jerzy, dzisiaj obejrzymy Prawo i Pięść. Pierwszy film fabularny, który zrealizowaliście. Zobaczycie Prawo i Pięść. Tak. Mówiłem o różnych. Dlaczego w ogóle wspomniałem o tym rzeczach? Otóż myśmy musieli nadrabiać pomysłem, nie mając techniki, to co oni tam mieli na skinienie robić. Musieliśmy stworzyć nasz polski steadicam polegający na tym, że 10 chłopaków z jednej strony, 10 z drugiej niosło takie nosiłki, na nich siedział na platformie operator i z kamerą z ręki, a oni robaczkowym krokiem, żeby nie jednakowym, tworzyli i myśmy uzyskiwali. Jak to zobaczyli filmowcy amerykańscy, posprzedali z krzesła. Ale przecież wymyśliliśmy sobie z Edkiem, że pierwszym ujęciem, które zobaczycie, będzie ogólny plan jadącego pociągu i kamera spłynie aż do siedzącego na bocie wagonu Gustawa Holubka, czyli głównego bohatera. Bardzo płynnie. Proszę? Bardzo płynnie zajdzie ta kamera. A jak może być? A płynnie. No, jedynym sprzętem, jaki mógł zdobyć Jurek Liman, był to kolejowy jakiś dźwig. I ilekroć włączało się silnik, żeby popłynąć w dół, to to chyba dało w ten sposób. Robimy jedną próbę, drugą, trzecią, czwartą. Wreszcie ci kolejarze mówią, no długo będziemy tak jeździć. Oczywiście już zrobili, nie. Czym to zastąpić? Co tu robić? I nagle zepsuł się silnik i kamera płynie. Popłynęła w dół. Myśmy wszyscy zbaranieli. Właśnie. I w ten sposób powstało to ujęcie, które otwiera film, gdzie nas pytano w Cinecittà, która naprawdę dysponowała w tym trasie niesamowitym sprzętem. Skąd zdobyliście taki kran, który mają tylko Amerykanie? No, po prostu wydzierżawiliśmy to w Hollywood. Przecież nie można powiedzieć, że się nie ma pieniędzy. Kiedyś ktoś, któryś z naszych reżyserów na dającym konferencji prasowej zaczął mówić, za jakie biedne środki musiał zrobić ten film. Natychmiast wszyscy się obrócili plecami. Bo bieda nie jest rzeczą chwalebną. Niestety. No. Także udawaliśmy w różny sposób, bo jak trzeba było, to przyjąłem w swoim własnym domu, który miał 44 metry, razem z lodżą, całą ekipę nocy generałów z Litwakiem Omarem Szerifem, całą tą ferajną, która chciała zobaczyć, jak żyje polski reżyser, tylko mi Valentyna, moja nieżyjąca już żona.
masz im powiedzieć, że nasza willa jest w remoncie i przynieść ich w robocie w swoim atelier. Będą wyłączone wszystkie światła, wykręcone korki, będą tylko świece. Non-cover przemycony z Sojuszu, chciałam pojechać za granicę, bo to była waluta. Przecież nie mieliśmy, nie można było pieniędzy żadnych, a nie mieliśmy. Przez znajomych w Desie, gdzie dostaliśmy srebrną miednicę XVIII-wieczną, srebrne łyżki, cytryny kupione w Pedeksie, czarny chleb, 4 kilo kawioru, zamrożona wódka tak, że wiesz, była w alimentu. Variety dwa artykuły pomieściły o tym, jak żyją polscy reżyserzy. Oni to są. Trzeba mieć swój honor. Panie Jerzy, wracając do prawej pięści. Kto wymyślił Gustawa Holubka w tej roli waszego isteru, jak to pan sam zdefiniował wasz film? Obaj wymyśliliśmy. Rzecz polega na tym, że gdy w prawdzie, już przy prawej pięści Edek zaczął na kilka dni dać plan. Dlatego nie ma nadwiedzi. Nie ma to dzień, drugi, trzeci, czwarty, piątego się pojawia. Ale na etapie scenariusza był jeszcze w pełni. I nikt z nas nie mógł powiedzieć, co kto wymyśli. Tworzyliśmy absolutnie jedną rzecz. Nie chcieliśmy, aby to był osiłek mięśnia. Chcieliśmy, żeby on był silny duchem, silny, a nie ciałem. Gdzieś pierwowzorem dla niego, dla mnie przynajmniej, był Michał Jerzy Wołodyjowski, który był mały wzrostem, śmiesznawy i który powiedział tak. Ojciec mi powiedział, że jak ludzie się nie będą ciebie bali, to będą się z ciebie śmiali. I taki właśnie silny duchem bohater miał się pojawić u nas na ekranie. I takiego znaleźliśmy w Gustawie. I jeśli w Gangsterach i Filantropach nie Holubek miał grać profesora. Scenariusz pisaliśmy dla Rudzkiego. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta takiego aktora. Myślę, że na tej sali wszyscy pamiętają, bo to był Kazimierz Rudzki. Ale on, ponieważ nam kilkakrotnie zatrzymywano scenariusz, w rezultacie jedna z nowel, bo to miały trzy nowele, została skreślona przez cenzurę. Dlatego druga nowela jest nieco wydłużona, niepotrzebnie, bo musieliśmy zapewnić czas ekranowy. To tam, to w tym czasie on już, kiedy nas wreszcie skierowano do produkcji, Rudzki grał w innym filmie. I tak się pojawił Gustaw. Ale w prawie i pięść, główny bohater, Gustaw miał być odpoczynek. Już od początku. Tak jak uważałem sobie, żeby on zabrał Janusza Radziwiłła w potoczu. Ale on nie mógł tego zrobić. Nie mógł. Dlatego, że po latach zrozumiałem dlaczego. Ja sobie wymyśliłem, że to będzie taki Iwan Groźny. Chory pająk, który mocuje tego kmicica. Zdjęcia próbne, fenomenalnie wygląda. Długi wąs, łysy.
zgarbiony, podniesiony jak Iwan Groźny u Eisensteina w ciemnym tym. Ja chciałem, żeby on zagrał dwie role. Janusza i Króla. I Jana Kazimierza. Mówię, słuchaj, ty zostaniesz w historii kina. Najwięksi aktorzy teatralni, którzy byli bożyszczami moich rodziców, dla mnie są niczym, bo ich nigdy nie widziałem. Ale ty będziesz zostaniesz w kinie. Ja mogę zagrać owszem, ale po słowa. Ja mówię, coś. A kto będzie liczył na koniu? Dobrze. A kto będzie szedł? A to zrobi kaskadę. Rozstaliśmy się. Nie mogłem zrozumieć, co to chodzi. A kiedy zrozumiałem, pochyliłem się nisko do kola. On był, to był pierwszy okres absolutnego zwariowania, zakochania się w Magdzie Zawadzkiej. I on jako mężczyzna nie mógł zabrać chorego pająka. On musiał dla swojej ukochanej zabrać pięknego koguta. I to było tak piękne, że pomyślałem sobie, Gustaw. I tak ludzkie, ponad wszelkie aktor. I kto z aktorów, dla których sława, chwała, popularność, że to najważniejszą, by zrezygnował z takiej możliwości zagrania dwóch ról. A Gustaw, zakochany Gustaw, zrezygnował. I patrzyłem na niego szacunek do końca życia. Młodzieży, dlaczego to prawie pięści? Wybraliście to. Jak dobra knajpa była w Toruniu, że tam zgodził pan się, że kierownikowi produkcji nie pięści? To nie była knajpa. To była kawiarnia. Błękitny kartuszek. Ponieważ myśmy założyli, że cały film musi być pochmurny. Cały film na pochmurno. Tylko ostatnie kadry, kiedy on wjeżdża i ci repatrianci z Zabuga nadciągają, miał być słońce. No ale przecież nie ma nie zawsze chce współgrać z zamiarem reżysera. Więc wtedy, kiedy było słońce, wszyscy siedzieli w tym błękitnym fartuszku. Oczywiście, że Hanka Skarżanka śpiewała, na pianinie grał... Maklakiewicz. Proszę? Maklakiewicz? Zdzisław Maklakiewicz? Jezus Maria... Czy Zdzisław Maklakiewicz grał w tym pianinie? Czy Zdzisław Maklakiewicz? Maklakiewicz grał pięknie na pianinie. Zresztą pięknie, zaraz wam powiem o nim historię. Bardzo pięknie. No, Pietruski, cała ta grupa siedziała tam i wszyscy tylko wyczekiwali. Jeden dyżurny patrzył w niego, kiedy pojawiała się największa chmurka. Wszedł wszyscy biegiem, zajmowali swoje miejsca. Uwaga, kamera, klac, akcja. I grało się w przyspieszonym tempie, żeby zdążyć, nim to sądzę. Wyjdzie z drugiej strony tej chmurki. A Zdzisław Maklakiewicz miał piękną powieść zresztą. Piękna, jedna z jego powieści w Pacyfie była taka. Budzę się cija nad fortepianem, podnoszę głowę, już nikogo nie ma w Pacyfie. Już krzesło na stolikach, żywego ducha i mówię do fortepianu, widzisz tak, nikt nas nie rozumie. Jesteśmy tylko ty i ja, a fortepian do mnie, tak dziś, ale ja na ciebie nie żyję.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie mistrzom? Mamy. Tam jest, tu jest mikrofon. Już, przepraszam, już idzie. Koleżanka z mikrofonem. Dzisiaj usłyszałem, że taką historię, którą chciałbym prosić, żeby zechciał Pan rozwinąć. W jakich okolicznościach pił Pan butę z Michałą Kurszową? Powtórzmy. W jakich okolicznościach pił Pan wódkę z Nikitą Chruszczowem? Pamięta Pan? O! Jestem człowiekiem pijącym, ale nie alkoholikiem, bo alkoholizm to choroba. A ja po prostu zawsze lubiłem wypić w niezłym towarzystwie i z niezłą zagrywką. To nie, ani to nie jest picie. Przyszliśmy z nieżyjącym już dyrektorem zespołów filmowych Wiesiem Bożynem do syna Nikity, gdzie też był wybitny scenarzysta Jeżow, Walentyn Jeżow i laureatka skrzypcowego konkursu Czajkowskiego, Japonka. Ta Japonka zakochana była śmiertelnie w Jeżowie, w związku z czym na całkowicie lada, gdyby ona grała na skrzypca siedząc na jego kolana. I myśmy tam nic nie wiem. Nic nie wiem. Ona nas nie krępowała, bo byli nie ludzie. Też po prostu nas nie było. Ona to robiła dla niego, a nie. Dzwonek do drzwi. Ona sfrunęła, prawda, z tych kolan, do pokoju wysiłku. Ten gospodarz otwiera, wchodzi z jakimś prezentem dla wnuka, Nikita. Więc proponuje nam, czy się z nami nie napije koniak, wódka, co? Nie, 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 zgodnie tego, ale wreszcie no jednego wypiję. Jak wypił jednego, to wypił i drugiego, a potem trzeciego i czwartego. I tak późno w nocy zaczął nam opowiadać swoją wersję rozstrzelania Bery. Która nie była wersją prawdziwą, ale niesłychanie, po prostu niesłychanie interesujące. Mianowicie on twierdził, że Berię rozstrzeliwano z około 300 jego najbliższych współpracownikami na dziedzińcu tam więzienia. A rozstrzeliwał go pułkownik, któremu Beria wymordował całą rodzinę, a jego przyjaciele w jakiś sposób go uratowali, wysyłając jakieś cholerne zadukie do Mongolii, czy gdzie po prostu o nim zapomniał. I żeby się zemścić, odliczano pierwszy, drugi i rozstrzeliwano drugich. Rozstrzelano pierwszy raz drugi, a Beria stał na początku, czyli był zawsze pierwszy. Czyli na oczach Beri rozstrzelano wszystkich 300 jego. Podobno on wlał. I dopiero ostatni został rozstrzelony Beri. Wiemy, że Beria zginął w innych okolicznościach, ale opowieść sama sobie była frapująca. No takie było moje spotkanie z Nikitą Sergiejewiczem. Miałem też niesamowite spotkanie
z prezydentem Dorcikosem, prezydentem Kuby w 1961 roku. Kręciliśmy Hawana 61. Otóż po całym, na ostatnim piętrze Drapacza Chmur siedzimy, pijąc Bacardi i gdy słońce już zaczęło się pojawiać nad oceanu, pierwsze promienie, Dorcikos uniósł się, szarpnął koszulę tak, że poleciały wszystkie guziki i powiedział, żamy nigdy, bo rozmawialiśmy po francusku, nigdy nie zostanibyśmy komunistami, gdyby nas Ameryka do tego nie zmusiła. No więc spotykałem najróżniejszych ludzi. Znałem poza Janukowiczem wszystkich kolejnych prezydentów Ukrainy. To jest dobrze znam. Znałem gdy mi po dzikiej awanturze jak 3 tygodnie po wyjściu na ekranie do krwi ostatniej, gdzie pierwszy raz w ogóle powiedziałem otwarcie, popadło słowo Katyn i padło, a jeśli to prawda, to niemożliwe. A jeśli to jednak prawda, Katyn to przecież była w ogóle zastrzeżona całkowicie sprawa i wiadomo było wszystkim, że to goebbelsowska propaganda, bo tak twierdził rząd jej królewskiej mości, minister spraw zagranicznych i nawet sam minister Churchill, żeby nie zadrażniać sytuację z sojusznikiem. Więc gdy wybuchła awantura i Moskwa zrozumiała, co to jest, że to jest bomba, natychmiast zdjęto film z ekranu, wycięto to, przemontowano, zrobiono bez mojej wiedzy wiedzy. To ta wersja, którą pokazuje dzisiaj telewizja, to jest ta druga, to nie jest ta pierwsza prawdziwa wersja. Ale dlaczego mówię? Dlatego, że z 5 członków Komitetu Centralnego, 2 czy 3 sekretarzy KC i 2 z kolei członków biura politycznego, wszyscy jak jeden mąż, chociaż podpisywali, byli na kolaudacji, pili, brali i podpisali się pod film, stwierdzili, że nigdy w życiu tego filmu nie widzieli i nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. Wówczas szef kinematografii poleciał do Moskwy i powiedział, że Hoffman to zrobił na własny rachunek, na własną drogę z jednym ministerstwem. Jedynym człowiekiem wtedy, który się nie wycofał ze swojego stanowiska i ostentacyjnie przyznał nagrodę ministra kultury obrony narodowej, był Wojciech Jaruzelski. Proszę wyobrazić. Także świat jest pełen cudów, sprzeczności i paradoksów. Na wspomnienie o tym, że byłem zesłany na Syrię, od razu jest takie współczucie, ach, byłeś zesłany na Syrię. A przecież gdybym nie był zesłany na Syrię, to zginąłbym w kolokacji, a wiem, to moja rodzina. No bo tak jest. Na Syberii, w Nowosybirskiej oblasti leży mój dziadek, w altajskim kraju babka, w Kazachstanie ciotka, ale ja z matką wróciłem. Ojciec przeszedł, aczkolwiek dwukrotnie kontuzjowany, przeszedł przez cały front. A z rodziny, która tu została, nie został prawie nikt. I gdzie są ich kości? Też nie wiem. Także świat jest, jak to się mówi, life is brutal
and full of zasadzka. Tam mamy pana i prosi o pytanie. Dzień dobry. Panie Jerzy, teraz z wywiadu sprzed lat pamiętam, że takim pana marzeniem było też zrobienie filmu o fikcji o Monte Cassino. Co stanęło na przeszkodzie, że to marzenie się akurat nie udało to zrealizować, że nie powstał taki fresk filmowy na ten temat? A jeżeli już chciałby pan przekazać pałeczkę w tej sztafecie artystycznej, kogo by pan widział jako reżysera filmu o bitwie o Monte Cassino? Ostatnie komu pan widział przekazać pałeczkę, którą mógłby zrealizować Monte Cassino? Taki film o Monte Cassino bitwie? Nie wiem dlatego, że wielkich filmów już dawno się u nas nie robi takich. A to jest jednak najtrudniej, gdyby, co za ważne, warunek był taki, ja miałem zrobić do krwi ostatniej i potem przejść i zrobić Monte Cassino. Było kilka podejść różnych naszych ludzi, pisarzy do scenariusza i żaden z tych. Począwszy od wykorzystania Wańkowicza, poprzez wszystko, co możliwe. Film miał być kręcony Buka, bo oczywiście nie było nas stać na to, żeby w dewizach płacić za... Wtedy się skończyła moda na filmy z wieloma bohaterami. Szeregowiec Ryan powstał dopiero po latach. I cała sprawa odpadła. Dzisiaj z jednej strony kręci się o wiele łatwiej, bo przede wszystkim nikt się nie liczy żadną taśmą. Kręci się, że zdjęcia są cyfrowe. Ilość kamer nie stanowi problemu. De facto niepotrzebny jest żaden scenopis, bo wystarczy każdą scenę wstawić 5-6 kamer i masz wszystko. No. Potem tylko montażysto się wybiera co i możesz montować na 100 różnych i 109 różnych sposobów. Wtedy każdy musiał mieć swój numer. I nie nakręcenie jakiegoś ujęcia, bo było potem zaważyć o tym, że sceny nie można zmontować. Bo był tylko jeden bliski plan. Nie było do tego średniego, nie było ogólnego, bo nikogo nie było stać na to, żeby jednocześnie uruchomić kamery. Bo poszło 3 razy więcej tak. Czy wiecie o tym, panowie, że myślę, że w Polsce powstała taka szkoła długich bardzo ujęć, nawet na długość całej kasety, które próbowano niedzielę po tygodniu, tydzień szły próby, żeby potem za jednym zamachem, za jednym ujęciem nakręcić coś. Krytyka zachodnia rozpisywała się o słowiańskiej duszy, która tak poetycko, wolniony sposób pokazuje. A to ta cała dusza polegała na tym, że na biedzie naszej. I to była ta dusza. I stąd poszło to słynne przysłowie, że każda dusza ma coś, co nieco rusza. Tu już chodzę.
Film Prawo i Pięść jest również legendarny z tego powodu, z powodu tej słynnej balady Nim stanie dzień, gdzie muzykę napisał Komenda, słowa Agnieszka Osiecka, a śpiewa wspaniały Edmund Fetting. Czy jak to się udało? Czy to był taki zamysł, czy to był przypadek, że to tak wspaniale wyszło i to do dzisiaj po prostu jest jakąś legendą też. To jest to. To był kierowany przypadek. Przypadki dziwnym trafem. Oczywiście, jak mówimy, przypadek to przypadek, to było już poważne. Czemu jest fakt, albo się nie ma fakta. Wiktor Borowski, jak podnosi jakiś czas, to mówi tak. Ja nie życzę wam pieniędzy, bo na Titaniku wszyscy mieli pieniądze. Ja wam nie życzę zdrowia, bo na Titaniku wszyscy byli zdrowi. Ja wam życzę fakta. Jak się nie ma, to ludowe przysłowie mówi. Jak ktoś ma pecha, to się w kościele zesra. Bo tak niestety jest, przepraszam, za użycie cenzuralnego czy niewłaściwego słowa. Jak się ma pecha, to się ma pecha. Jest takie żydowskie przysłowie o tym, że był Żyd, któremu cokolwiek się tknął, to wszystko kończyło się ruiną, nieszczęście, nic mu nie wychodziło. On się modli, mówi, Panie, za co tak mnie każesz? Jest on dobrym Żydem. Daję jałmużnę, chodzę do synagogi, poszczę w czasie postów i oddaję się czy za co mnie tak każesz? I wyjrzał Pan z chmury i powiedział, wiesz, Moniek, ja Cię chyba po prostu nie lubię. No. Tak bywa, ale wiadomo było, że będzie to polski Ister. Dlatego też zwróciliśmy się na pisanie muzyki do Krzysia Komendy. Wiadomo było, że skoro Ister, to powinien mieć isternową, czyli dostanową balladę. Muzykę napisał. Kto mógł napisać słowa wtedy? Wyłącznie Agnieszka Osiecka. Było właściwie konkurować z nią. Mógł Jonasz Kofta, ale Jonasz Kofta był bardziej poetyst, trochę inny klimat. Właśnie Agnieszka to było to, co nam opowiada. No i kto ma to zbierać? Jak doszliśmy do Wettinga, to już dzisiaj nie powiem, minęło jednak lata. Zdumiewająco zaśpiewał to Wetting. Potem wielu próbowało go naśladować, interpretować, czy aranżować inaczej, nikomu się nie uda. Tak jak zaśpiewał Fetting. I to jest też zdumiewające, że Fetting miał niesłychanie męski głos. Chociaż w życiu prywatnym taki mężczyzna mało nie był. No ale to są te domy, całkiem inne parakarzy. Legenda Zofii Lach opowiadana była taka, że piosenki nie było, nie było w ogóle utworu. Że ten utwór powstał w pociągu, kiedy Krzysztof Komeda i Agnieszka Osiecka jechali dopiero tutaj do pana Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, żeby przedstawić swoją propozycję utworu. I jak wysiedli z pociągu, no to stwierdzili, no dobra, no to my już wiemy, co my chcemy zrobić, to będzie taka balada. Tak przynajmniej Zofia Lach opowiadała, czyli żona Krzysztofa Trzcińskiego. Czy
Przy całym szacunku to dla mnie. Wiesz, to jest tak jak z tymi legendami, tak? Ja wiem, żony dobrze opowiadają różne rzeczy. Oczywiście. Ja też sam będzie. Chcemy nam opowiedzieć tą historię w trakcie. Ja myślę, panie Jerzy, że tak. Tak. Więc gdzieś chyba chodziło o piękną nieznajomą. O piękną nieznajomą. O piękną nieznajomą. I Raczek autorytatywnie się wypowiedział na temat stosunków Marajkot i Szapołowska. I Szapołowska, że te relacje między nimi są sztuczne. Tak, są sztuczne i nie tego. No ja się trochę wkurzyłem i niepotrzebnie może zareplikowałem w ten sposób. No dziwne, że na ten temat wypowiada się wdowa Okorczyc. Czy ktoś? Amen. Mistrzu, ja z takim jednym pytaniem, się prośbą o komentarz chciałbym się zwrócić, mianowicie polska publiczność zna pana filmy doskonale, ale ja bym chciał usłyszeć od pana parę słów komentarza odnośnie reakcji obcej publiczności, tej, dla której na przykład trylogia niekoniecznie jest powieścią, na której wychowują się pokolenia. Jak te filmy były odbierane nie w Polsce, ale za granicą, zwłaszcza za wschodnią granicą, jeśli mógłby coś na ten temat powiedzieć. Bardzo dziękuję. No cóż. Naturalny odruch, nie? No cóż, o Znachorze powiedziałem. Miałem nawet imienne zaproszenie od Koszulina po tym, jak pojawił się królnictwo Znachor na film mnie otworzył. Właściwie przyjaźń bardzo wielu lekarzy na całym świecie, zwłaszcza tych lekarzy zajmujących się medycyną, jak to powiedzieć? Niekonwencjonalną. Proszę? Niekonwencjonalną. Tak. Ale nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Co mi zresztą potem bardzo pomogło w rezultacie, ponieważ ja przez półtora roku byłem przykuty do wózka Berlickiego. Żaden środek już antybólowy nie działał. Chodzić oczywiście w ogóle nie mogłem. A medycyna, zarówno polska, jak i konsultacje w Kanadzie i w Stanach, stwierdziły, że muszą być przeprowadzone minimum dwie, a właściwie to trzy operacje, a ja z tych trzech operacji nie przeżyję. I wreszcie profesor Korwicki znalazł chirurga Jerzego Białeckiego, który zrobił to wszystko w ciągu jednej operacji, przy czym nie wolno było mnie uśpić, bo mnie nie zbudzono. Operacja trwała 6 godzin, potem było 3,5 miesiąca na morderczych antybiotykach, żeby ten stan zapalny, który był, zlikwidować, a potem półtora roku ćwiczeń, ponieważ przez półtora roku zanikły mi mięśnie, ja w ogóle nie mogłem chodzić. W ogóle nie mogłem chodzić. Ja dzisiaj się jakoś poruszam. Dlatego jestem pewien optymizmu, że tak powiem, że jeśli
Boże nie wszystko, to bardzo wiele człowiek może przebaczyć. Jak był przygotowany film? Ogniowym mieczem, które przez naszą krytykę zostały przyjęte bardzo średnio, po odróżnieniu od widza, do rekordu oglądalności po przemianach ustrojowych jeszcze żaden film nie pobił, a wtedy aż multipleksów nie było. To na Ukrainie na przykład ja otrzymałem z rąk prezydenta Kuczyna Orden Zasługi Ukrainy, medal Rady Najwyższej Ukrainy i zostałem członkiem rzeczywistym, jednym z dwóch cudzoziemców, tylko Akademii Sztuki Ukrainy. Po ogniem mieczem, które zdaniem bardzo wielu polityków, zarówno ich jak naszych, zrobiło więcej dla stosunków polsko-ukraińskich niż wieloletnie zabiegi dyplomatyczne. Bardzo dużą popularnością cieszyła się trendowata. W obozie socjalistycznym absolutnym fajerwerkiem byli gangsterzy i filantropi, bo wszędzie widziano te same były bolączki i te same były absurdy. Również przeszedł bardzo pięknie Prawo i Pięć. Jeśli chodzi o Znachowa, ja nie mogłem pojechać, to nie tylko w Chinach, nie tylko w Wietnamie ten film przeszedł na wielkie hura, to Biczyński za nią przejechali przez Skandynawię jak triumfatorzy witani w całej Skandynawii, w Szwecji, w Norwegii, w Danii. No cóż. No po to był przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Po to był bardzo teraz dobrze przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Pan Wodiowski przeszedł jak burza przez ekrany Włoch pod tytułem Septem o Fragelu. Ja zostałem zaproszony do Cinecittà, gdzie zresztą wtedy poznałem Pasoliniego. Wtedy widziałem na próbach słynną dziwę, prawda? Wielki Piewiec, Arnisz, waszego Kallas. I zaproponowano mi w Cinecittà realizację dwóch filmów. Albo Carskiego Kuriera, według Werner, albo Kapitańską Córkę Puszkina. Zresztą do Kapitańskiej Córki wróciłem później w Polsce, ale niestety jednym głosem nie uzyskaliśmy aprobaty nasze Polski jako wejście do koprodukcji z ówczesnym sercem. Ja odmówiłem, bo chciałem zrobić foto. Oni mi tam proponowali prawdziwe honorarium z prawdziwym dolarem. No ale ja bardzo chciałem zrobić foto. I zrobiłem. No więc cóż mogę powiedzieć? Nigdy poza jednym wyjątkiem. Raz jedyny krytyka przyznała nam Zetkiem swoją nagrodę. To była Cyrenka za najlepszy film 1955 roku, nie w kategorii krótkiego metrażu, ale jako najlepszy polski film tego roku w ogóle. To za film Uwaga chuligana. Później nigdy się specjalnymi względami krytyki nie cieszyłem.
Kołużyński ręce załamował, że ten młody człowiek, który był tak utalentowany, jak się stoczył, jedną trędowatą, jeszcze można było znieść tego poznawcę, ale drugie, a przecież takie nadzieje i takie widoki. No i krytyka, wszystkie moje filmy były, nawet nie najlepszy mój film, ale też nie najgorszy. Pierwszy w każdym razie w 3D, Bitwa Warszawska, dostała przecież te... Węża. Węże za najgorszy film polski rok. Spytali mnie publicznie, jaki jest mój stosunek do tego. Ja powiedziałem, a co? Jacyś ludzie, których nazwisk nie znam, postanowili zaistnieć. A o taki, ja uważam osobiście, proszę mi wybaczyć, powiedziałem, no proszę uważać, że przepiło się gówno do okrętu i zawołało płyniemy. No bo co mogłem zrobić? Co mogłem zrobić? Nie miałem z krytyką, w odróżnieniu od widowni, która w zasadzie, nie wszystkie, ale większość moich filmów i naszych filmów takie przyjmowała i po dzień dzisiejszy oglądała i chce oglądać, to krytyka była wręcz innego zdania, a moim zdaniem, gdybyśmy, że my krytyków takich jak był Bolesław Michał, czy Koło, nawet Kałużyński, bardzo przecież kontrowersyjny i niesłychanie nie subiektywny, ale bardzo inteligentny i ogromny wiedzy, której nie można było mówić. Doszło do tego, że miałem że nawet nie dostaliśmy nagrody za Ogniem i Mieczem na festiwalu w Gdyni. A na konferencji prasowej nikogo nie interesowało, jak powstawał film, co, jak się to, co się działo. A przecież to było film powstał w sposób kuriozalny. Jak to się mówi, siłą woli, bo ani pieniędzy nie było wystarczającej ilości, ani możliwości, nieważne. Chodzi mi o coś innego. Otóż znany krytyk polski, pani Barbara Holender, w tym czasie nagle zadzwoniła do mnie przed tą konferencją, a znałem ją od dziecka, bo się bawiły razem z moją córką jeszcze, prawda, w szkole. I była córką mojego kierownika produkcji Wilka Holendra. Wprawdzie nie mogła mi wybaczyć tego, że ja się z tatą rozstałem, ale z tatą się rozstałem, bo musiałem się rozstać. Jeden donos mogłem znieść, ale po trzy drugim. Ale jakby nie było, to no tak, zarzucają wam, żeście się nie, że zarobiliście ogromne pieniądze i nie rozliczyliście się z państwem, z Komitetem Kinematografii, z tego, co dostaliście z Komitetu Kinematografii. Ja to badam i napiszę na ten temat artykuł. Ja mówię, właśnie, ty jesteś krytykiem filmowym, ty przyszedłeś o filmie, a nie o aferach. Jeśli to jest afera, zajmie się tym prokurator. A dla prywatnej wiadomości to byśmy spłacili w pierwszej kolejności, żeby nie miał żadnych. Najpierw bank, a w drugiej, przepraszam, a potem od razu. Czyli by też już po dwóch miesiącach wszyscy byli spłacani.
I ona napisała, że myśmy aktywów, z którego wynikało, że myśmy po prostu z Jokiem Michałkiem ukradli państwowe pieniądze przy swoich. Duży aktyw. I nikt z obecnych na sali krytyków nie pytał nas o kino, tylko wszyscy zadawali pytania na temat tego artykułu. Ja starałem się to bardziej zepnąć, tam, smak, owa. Zostałem już całkowicie przyparty do ściany. Wstałem i powiedziałem, proszę Państwa, na Wasze pytania odpowiem słowami wieszcza. Cytuję. Patrzę, a tu jakaś menda koło jajec mi się szwęda. Mała menda, niech się szwęda. Niech się szwęda mała menda. Zaznaczam, że nie dotyczy to ani postury, ani charakteru pani Barbary Kolendę, a wyłącznie artykuł, który napisałem. No i bomba pękła. To, co się zaczęło dziać, nie muszę wam powiedzieć. No i ulubieńcem, ukochańcem nie jestem krytyki, tylko sądzę, że gdyby powstawały w Polsce wyłącznie filmy takie, jakie chciałby widzieć krytyk, to nasz przemysł filmowy przestałby istnieć, bo po prostu widz by przestał chodzić na te filmy, mając do wyboru nie najgorsze zresztą filmy amerykańskie, francuskie, angielskie i inne. No ale to już jest całkiem inna sprawa, Także muszę powiedzieć, że w całym bloku wschodnim, w całym od Gruzji przez Armenię, przez Kazachstan, teraz na moją urodziny 91 przysłali mi z Ukrainy nagrany na życzenia takie ukraińskie 100 lat śpiewał dla mnie Batalion Ochotniczy Żołnierzy Ukraińskich, dla których ogniem i mieczem Dunka i na zielonej Ukrainie są pieśni, które oglądają w szpitalach, śpiewają idąc do walki. Tak to jest śmieszne. No co mogę na to poradzić? A jeszcze ostatnio przyjechali z Ukrainy i wręczyli mi Order Świętego Jerzego. To jest to order. Prawosławnej, tej niezależnej od Moskwy. No. Więc niestety moi koledzy w Rosji w większości już nie żyją, a ci, co żyją, niestety w większości poparli Putina. Putina poparł Michałkow, co mnie zdziwiło i mnie bolało, bo to kim on jest, nie wiedzieli, ale nawet poparł go naszym Bogom, czyli domagali. I to mnie już naprawdę mocno zabolało. No ale cóż, łatwo jest coś mówić, jeżeli się mieszka za granicą i gdzie nazwanie wojny nie operacją, a wojną grozi po prostu łagrem albo wieloletnim więzieniem. Więc łatwo być
kontestatorem z zewnątrz i bezpiecznym.